Niech Pan obdarzy Was spokojem, piątek, dziesiątego tygodnia, okresu zwykłego. I kolejne przykazanie, które omawia Pan Jezus w Kazaniu na Górze, tym razem nie cudzołóż. Przykazanie, które jak zawsze wywołuje wiele emocji, bo czasami wydaje się, że Kościół o niczym innym tylko o seksualności mówi, cały czas zabraniając, cały czas zakazując i pokazując, co wolno, czego nie wolno i raczej tego, czego nie wolno jest zdecydowanie. Więcej, ale to jest perspektywa, która jest ważna w życiu człowieka. Ta część człowieka, byśmy powiedzieli, bardzo istotna, ta relacja miłości, która jest w pewnej intymności, w której jest w pewnej bliskości z człowiekiem, jest bardzo ważna, ale jednocześnie jest bardzo delikatna. Tej sfery nie możemy pomijać, mówiąc o człowieczeństwie, mówiąc o miłości. Dlatego nie pomijaj również Pan Bóg, ale we właściwych proporcjach. I dzisiaj Chrystus mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę już w swoim sercu, dopuścił się z nią cudzołóstwa. I znowu byśmy powiedzieli, Panie Jezu, czy aby nie przesadzasz, Ty chyba nie żyłeś w XXI wieku i nie wiesz, co tutaj się dzieje teraz, chociażby w naszym kraju, gdzie lato jest coraz cieplej, no moda też się zmieniła, to już nie są czasy palestyńskie, dwa tysiące lat temu, jak tutaj nie patrzeć, jak nie widzieć, no i jak w jakiś sposób nie podlegać tym różnym rzeczom, które w naszej głowie się rodzą. Ale dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć jedną rzecz – że to cudzołóstwo tak bardzo już yy, poważnie pojęte, czy jakikolwiek rozpad ma małżeństwa, dzieje się od drobnych rzeczy. Nam się wydaje, że to tak od razu spada z nieba, to cudzołóstwo, i że to jest taka jedna, a konkretna rzecz. To jest proces, to jest coś bardzo powolnego, to jest coś delikatnego, to jest coś subtelnego, tak jak spojrzenie no, niby tylko spojrzenie. I tu możemy czasami przeanalizować nasze życie czy różne historie i zobaczyć, od czego się bierze rozpad małżeństwa czy rozpad jakiejś relacji, albo od czego się bierze budowanie relacji. Tam zawsze są drobne rzeczy. Przeanalizuj, przeanalizujcie może kłótnie rodzinne, kłótnie małżeńskie czy nasze zakonne. Tam zawsze są drobne rzeczy. Nie kłócimy się o rzeczy światowe, jak tutaj zlikwidować głód na całym świecie, jak sprowadzić pokój na cały świat, jak ugasić konflikty zbrojne. O to raczej rzadziej się kłócimy, ale o te drobne rzeczy one budują albo one rujnują. Wystarczy, że w domu nie będzie dobrej relacji i jeden współmałżonek pójdzie do pracy, a w pracy spędzamy bardzo dużo czasu i będzie ktoś sympatyczny i zapyta, co się stało, i zobaczy, że jestem jakiś smutny czy zdenerwowany, i przyjdzie z pocieszeniem, da jakąś dobrą myśl, usiądziemy razem na kawie, porozmawiamy, on albo ona posłucha mnie wnikliwie, oczywiście będzie po mojej stronie. Widzimy, że od razu, powolutku, powolutku zaczyna się tu coś nowego budować. A tam w domu zaczyna się rujnować. W życiu zakonnym jest podobnie. Im bardziej będę uciekał od klasztoru, od codziennych modlitw, od tego drobnego rytmu, ale jednak pewnego, pewnej drogi prowadzącej mnie przez dzień i przez życie zakonne, tym bardziej będzie we mnie coś pękało i Bóg nie będzie najważniejszy, i to moje życie zakonne kapłańskie też nie będzie najważniejsze, bo coś innego, ktoś inny stanie się moim Bogiem. Moim Bożkiem, czyli tu w gruncie, w takiej perspektywie religijnej będzie również jakieś cudzołóstwo. No i Pan Jezus dzisiaj jest radykalny. Stosuje taką hiperbolę, no mówiąc o tym, że jeśli coś jest powodem do grzechu, to albo wyłupać, albo odciąć i odrzucić. Oczywiście jest to hiperbola, ma szokować, ale ma pokazać, że lepiej jest tu bez oka, bez ręki, czy bez nogi wejść do Królestwa Niebieskiego. Niż w ogóle tam nie wejść. Bo pamiętamy, że przykazania to są drogowskazy do nieba. Może się okazać, że tutaj coś stracimy, ale czy widzimy to, co chcemy zyskać? I kiedy patrzymy na pierwsze czytanie, właśnie widzimy tą delikatność czy subtelność w relacjach, jak one są ważne. Te drobne rzeczy byśmy powiedzieli, których czasami pomijamy, one mają znaczenie i one budują relacje. Jest dzisiaj to czytanie o Eliaszu i o tym spotkaniu z Bogiem na górze choreb i tam on doświadcza Boga, ale w lekkim, w łagodnym powiewie. Wcześniej doświadczył Boga na górze Karmel potężnego, mocnego, tego, który sprowadza ogień na ofiarę i to jeszcze obficie obłaną wodą. Doświadczył Boga, który właśnie niszczy obcych proroków. A teraz Boga nie ma w tych potężnych żywiołach, czy w wichrze, czy w trzęsieniu ziemi, czy w ogniu, ale jest w szmerze łagodnego powiewu. Czyli delikatnie Pan Bóg buduje z nim relacje, tak jak my często delikatnie budujemy relacje z innymi drobnym gestem, drobnym słowem, drobnym spojrzeniem, drobnym uśmiechem. Budujemy jedną relację, ale tym samym tą drobną relację możemy zrujnować. Rozpoczął Pan Jezus to nauczanie swoje błogosławieństwami. Tutaj możemy przywołać to błogosławieństwo błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Eliasz dzisiaj ogląda Boga, spotyka się z Bogiem, ale jest czystego serca. Nie ma innych Bogów, nie ma innych Bożków. Zobaczmy również w naszym życiu duchowym. Chcemy mieć to czyste serce w relacjach do innych, również w Bożej perspektywie, i wtedy Boga oglądać będziemy. A jak będziemy oglądać Boga, będziemy Boga znali, poznamy również samych siebie i poznamy tą rzeczywistość, co jest dobre, co złe, co buduje, a co rujnuje. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.